Cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii News i tym razem czeka nas informacja o kolejnym pojeździe premium. Tak, jest to szwedzki Tedek 8 poziomu, który posiada hydropneumatyczne zawieszenie i działo 105 mm. Pojazdy szwedzkie, no cóż, w locie tak naprawdę mogą zaistnieć, aczkolwiek nie jest powiedziane, aby musiały. To zależy jeszcze od tego, jak przypadną graczom do gustu, jaki będzie procent zainteresowanych. Na pewno część w ogóle je oleje, a druga część właśnie przez te zawieszenie może się bardzo nimi zainteresować. Jeśli chodzi o premiumy, no to wiadomo, póki co mamy tylko szwedzką szóstkę. Our Gaming, jako że wprowadza nowe drzewko, to fajnie też, aby szybko wprowadził premiuma, aby gracze mieli na pewno pojazd do szkolenia załogi, do zarabiania kredytów. No i wybrano ósemkę TDK STRV S-1. Pojazd, który jak tak patrzę na jego parametry, nie wygląda źle i na pewno może być czymś interesującym. Jako, że to jest ósemka, no to na pewno będzie miał losowanie nawet z dychami, więc i musi mieć dobre parametry, szczególnie kiedy teraz wychodzą takie pojazdy jak Liberté, Patriot, więc zobaczmy, co też ciekawego tutaj nam zaprezentowano. O sylwetce na razie nic nie mówię, bo naprawdę to też jest ciekawa sprawa, zobaczcie jak to wygląda. Model jeszcze nie jest w pełni gotowy, więc też aż tak na to bym nie zwracał uwagi. Mamy tutaj TDK 8 poziomu, który ma 1000 HP, czyli no niewiele. Prędkość maksymalna to 50 km do przodu i 45 do tyłu, czyli świetnie się cofa. Obrót kaduba to 26 stopni na sekundę, no to całkiem niewiele. Zasięg widzenia 350 metrów, czyli bez szału. I teraz przechodzimy do armaty 105 mm. Damage to 390 uszkodzeń na zwykłej amunicji i na amunicji premium. Na amunicji odłamkowo burzącej będzie tych uszkodzeń 480. Penetracja, no kosmiczna, 288 na złocie 330 i penetracja na heku 53. Więc no, penetracja na pewno kosmiczna. Przodowanie ponad 10 sekund, niestety dość długo. Celność 0,4 na 100 metrów w trybie jazdy, a ile będzie w trybie stacjonarnym, tego jeszcze nie wiadomo. Czas celowania w trybie także pewnie jazdy 3 sekundy, nie wiadomo ile będzie w zwykłym. Więc otrzymujemy tutaj bardzo dobrą mobilność, przynajmniej w teorii, bo nie wiadomo jeszcze jaka będzie moc na tonę, moc silnika, waga, ale na pewno jeździć to powinno, przynajmniej jak przystało na TDK szwedzkiego. Poza tym armata będzie również kosmiczna, wątpię, aby to były parametry w trybie snajperskim, raczej to są parametry w trybie jazdym, a no ten damage na minutę wiadomo, że może nie będzie aż tak dobry jak w SU-122-44 i SU-122S, ale to są te deki tier niżej z zupełnie innymi parametrami armaty, prawda? Dużo gorszą penetracją. Tutaj mamy penetrację, no, kosmos. I aż się boję, co by było, gdyby to weszło. No i też pytanie, jak to będzie z pancerzem tego cacka, bo pod tym kątem może nie będzie tak go łatwo przebić. Zobaczymy, też jest to dość istotne. Wiadomo, że jego wadą będzie ten tryb snajperski, który no, będzie wymagał poświęcenia paru pewnie sekund. Też nie napisano nic o tym, a to też jest istotne, więc jest bardzo dużo niewiadomych, ale możliwe, że to będzie naprawdę coś interesującego. No wątpię, aby teraz Wargaming chciał wprowadzać na siłę jakieś słabe zarabiaczki, jak już to pewnie coś na poziomie Liberté i Patriota, czyli no musi być to na pewno dobre, żeby ludzie to kupili, bo o to w tym chodzi. Także no, ja powiem szczerze, jestem zainteresowany, bo to wygląda bardzo, bardzo dobrze. I tyle na temat tego niszczyciela. Nie wiemy jeszcze wszystkich parametrów, więc też jeszcze nie chcę aż tak tutaj o tym dużo gadać. Pojawiła się informacja o banie dla pracownika Wargamingu. Fada Almar, pracownik Wargamingu odpowiedzialny za rozwój interfejsu i aktywny użytkownik modu Tundra wpływającego na przezroczystość flory World of Tanks, otrzymał
dniowego bana i został wyrzucony z oficjalnego klanu Wargamingu na serwerze rosyjskim. Jeśli ponownie złamie regulamin, zostanie jego konto permanentnie zablokowane. Więc no, przypadek naprawdę niesamowity, aby Wargaming pisał nam o tym, że zbanował pracownika i to jeszcze swojego, no... aż jestem w szoku, że to ma miejsce. Możliwe, że robią to dla po prostu akcji, aby podkreślić, że to dotyczy każdego i aby zrobić sobie trochę lepszą reputację, że każdy jest w ten sam sposób nagradzany albo karany. Także, no, nie powiem, dziwna akcja. No ale jeśli faktycznie korzystał z modyfikacji Tundra, to ban w 100% zasłużony i miejmy nadzieję, że każdy kolejny taki przypadek będzie tak samo karany. No i dobra, kolejna sprawa to współczynniki kamuflażu edycji Black. Ostatnio Wargaming szaleje, wprowadzając do sprzedaży czarnego Mutsa, czarnego T34, ISA 6 i dzisiaj zobaczymy, jak to wygląda z kamuflażem tychże pojazdów. Szczególnie, że pojawiło się sporo kontrowersji wobec T34 Black, który podobno ma gorsze maskowanie niż T34 z jakimś wzorem kamuflażu. No i zobaczmy T34. Pojazd ten bez kamuflażu ma takie maskowanie, kiedy jest stacjonarny i takie, kiedy jest w ruchu. I teraz porównujemy go z wersją, która ma już jakiś kamuflaż i z edycją Black. No i w oczy rzuca się to, że wersja Black ma gorszy kamuflaż niż T34 zwykły z jakimś wzorem kamuflażu. I to, no, co nieco różnicy jest. Więc wychodzi na to, że wersja Black, gdzie już nie można zamontować sobie jakiegoś kamuflażu, no jest po prostu słabsza w tym momencie. I jak to wygląda z ISEM 6? Bazowo mamy takie maskowanie. No i teraz edycja z już jakimś określonym wzorem, naszym wybranym przez nas, 8.95 i edycja Black 8.09 i reszta parametrów maskowania również jest gorsza. Czym więcej, tym lepiej. Wniosek jest prosty. Edycja Black jest po prostu słabsza, bo ma gorsze maskowanie. No i to naprawdę robi się odrobinkę ciekawe, że nie możemy tam dać naszego jakiegoś kamuflażu i jeszcze ma to gorsze kamo. Przypadek naprawdę dość smutawy dla osób, które początkowo kupiły T34 Black, no bo nie dość, że płaciły dużo więcej, to jeszcze dostawały gorszy czołg. No, dziwna sprawa. Na sam koniec Lorraine 40T, pojazd, który już zniknął z francuskiego drzewka, teraz pojawiła się jego tapeta, więc jeśli ktoś chciałby sobie ją pobrać, to będzie link w opisie. I tak naprawdę to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dajcie znać, co myślicie o tym TDK-u, również co myślicie o banie dla pracownika WG, no i te kamuflaże, które naprawdę trochę mnie zdziwiły. Nie spodziewałem się, że to jest prawda, a jednak. Także tyle. Do usłyszenia. Cześć.